gościć? Będziemy gościć ogniwo całej rodziny, którego pewne ogniwa już tutaj były właśnie, kiedy ja byłem sam, ale to ogniwo Zetipo jeszcze u nas nie gościło. Także najwyższa pora, będziemy też celebrować. Tak, jest bo to niektórzy mają, ale nie będziemy może mówili co, to niech zostanie niespodzianką. Tutaj jeszcze mamy, otrzymaliśmy ostatnio w Vivie niemieckiej, nasi reporterzy dorwali Cypress Hill i prawdopodobnie się podpisali dla Rap Kanciapy. Zrobili też tam krótki materiał, który może kiedyś wam pokażemy, no na razie na pewno to tylko chcieliśmy przywieźć. Brakuje tylko Birilla tutaj. Tak, no jest reszta zespołu. Cypress teraz... Hill, legenda, sprawdźcie tą płytę. Zobaczcie sobie teraz pierwszy teledysk, który jak zwykle... Podpowiem wam, kto będzie gościł u nas w studiu, ale już nawet po scenografii można się delikatnie skapować tej, co mamy na stole, kto będzie. No i zaczynamy naszą super oficjalną część. Przywitanie gości. Ej, zapraszamy was! Ej, tam na górze! WWO! Jako pierwszy deszczu strugi. Daro sobie ostatnio zrobił ksywę deszczu z Wały, to chyba właśnie śniegu z Wały podczas obcowania. Witamy się w imieniu telewizów, bo już wcześniej się widzieliśmy. Dobry. Nie ma tutaj... Ja witam telewizów starszych. I witamy operatora Jaźwę. Słuchajcie, Jaźwa już był ostatnio u nas, dzisiaj jest w roli operatora wewnętrznego ZIP TV, tak? Pozwolę sobie spocząć. Zapraszamy na fotelik, miękka kanapa. Dziękuję, dziękuję. Czy to już właśnie materiał realizowany na ZIP TV? No to takie różne mamy tutaj, proszę się patenty na przyszłość. Trzeba, wiesz, kontrolować to, co się dzieje, bo nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć. Wszystko jest nagrywane, aż ja się tremuję, to tutaj kamera, to co, to jestem w ZIP TV? No właśnie, bo powiedzcie, może zacznijmy od... kiedyś, jak mi się wydawało na początku, to śpiewałeś spon, raczej rapowaliście sponem, nie? A potem jakoś bardziej też tak samo mi się wydawało, że Jędker był raczej z fundacją. A to ci się nie wydawało wcale. Tak było, tak, po prostu. To jest rzeczywistość, wiesz. Nie, tak było, no jasne. To jakby... To były takie, wiesz, korzenne projekty ZIP Składu. ZIP Skład, w ogóle wiesz, jakby ZIP Skład się nie dzieli cały czas. To, że my sobie nagrywamy w takich, a nie innych układach te płyty, to wiesz, to nie ma w ogóle tak naprawdę większego znaczenia, bo mogę ja z Jaźwą sobie nagrać projekt jutro i... A ja na nie przykład wiem, z Ponem, rozumiem. Pono z Jędkerem, dokładnie. Czyli to jest jeszcze rozwiązanie, które takiego jeszcze może... A na przykład jeszcze sądzisz, że z Ponem może byś coś jeszcze nagrał, TPWC reaktywował? No jeden kawałeczek tam mamy nagrać niedługo na przykład sobie, wiesz, tam... w jakichś tam wyjątkowych okolicznościach, także wiesz. No właśnie, czy te stare marki, wiesz, typu TPWC, no wiadomo, czy fundacja na przykład? Fundacja czy... już nadchodzi, człowieku. Fundacja nadchodzi cały czas, wiesz? cały czas nadchodzi. No właśnie, a powiedz, jak to było w pierwszej wytwórni, w której wydałeś płytę? Bo prawda, że to też były dla ciebie nowe doświadczenia, nie? Wcześniej miałeś wcześniej wydaliśmy. No tak. Wcześniej mieliście doświadczenia z Kozakiem, nie? Bo u niego w sumie wydaliście płytę. Chodzi ci o Kozaka w ogóle, tak? No właściwie tak, o Kozaka, nie o pierwszą nie o BNG. Jak tam u Kozaka wasze doświadczenia z wydawcą wyglądały? Wiesz co, no, nasze doświadczenia. Wtedy my nie mieliśmy pojęcia tak naprawdę o wydawaniu płyt, nie? O tym, jak to wszystko funkcjonuje i tak dalej. Także na tamte czasy dostaliśmy kanapkę taką na stół po prostu, którą podzieliliśmy. I płyta była wydana. I płyta była wydana, jakby to było wszystko ręka w rękę. Panie Fiskusie, dzisiaj możemy już o tym mówić, przedawnienie i ten. I tyle, no i po prostu wiesz, jakby nie było mowy o żadnej promocji poważnej, o jakichś rzeczach takich, to było wszystko niepoważne. Kozak w ogóle, wiesz, my żeśmy załatwili koleżkę, który zrobi teledysk, a on w ogóle nie zapłacił do dzisiaj za ten teledysk właśnie. No, to były takie początki, wiesz, było śmiesznie, bywało całkiem. Ale wiesz, tak naprawdę, gdyby nie Volt, który nas wziął, wiesz, w ogóle na swoje pierwsze jakieś tam projekty, no to... Pewnie byśmy nie zaistnieli. Nie wiadomo, co by było. My nagrywaliśmy jakiś czas, wiesz. Cały ZIP Skład, nie? Tylko na kasetki sobie. Jeszcze raz powtórz. Że mówię, że zaistnieliście mocno na składance Volta na tej ciemnej stronie, jako ZIP Skład. Było dużo waszych kawałków. Właśnie z racji tych projektów, rozumiesz, że w korzennym układzie projektowym ZIP Składu były trzy, jak gdyby, różne płyty widziane. TPWC, była fundacja. I Koraz Fuku mi dołączyło. Koraz Fuku. Tak. Po chwili. No właśnie, a na przykład, no bo Fur na przykład jest bardzo młodszy od was, nie? Jak to jest różnica, czy na przykład... Nie no, nie tak za bardzo. No. Jakby to tam rozpiętość jest... Wszyscy jesteśmy, wiesz. W sensie od najstarszego do najmłodszego. Mniej więcej, także czy to jest tak dużo? No to dobrze, no ale powiedzmy, że ona reprezentuje najmłodsze ogniwo ZIP Składu, a ty najstarszy na przykład. Nie, powiedzmy. Ja nie najstarszy jestem, absolutnie. Nie? Ja to nie wiem. Kto jest jeszcze w ZIP Składzie? Ja starszy ode mnie jest...
Pono, zwany również Poniedziałkiem, prawda? Czyli to jest najbardziej sędziwa osoba. I jeszcze Felipe, proszę ja cię, również oni są starsi o rok. Aha. A tym następnym, prawda, pokoleniem to Jentker, ja, w Deszczu, 7-7. No w ogóle chciałem wspomnieć o tym, że Deszczu tak przez to, że przyszedł do WWO, to stał się w ogóle starym zipem. A wcześniej był taki porządny chłopak. Reprezentuje zip skład teraz. Właśnie jak doszło do zawiązania współpracy z Deszczem, może powiem? No bo na początku graliście koncerty, ale pamiętam, że nie mieliście DJ-a, jak nie mieliście ze sobą, nie był z wami Volk, no to najczęściej graliście koncerty takie z kompaktu, nie? Były też takie koncerty. To znaczy, szczerze mówiąc, początku. Od kiedy powstało WWO, to nie zagraliśmy nigdy w życiu. Jednego. Bardziej jako zip skład. Z kompaktu. I zip skład grał z kompaktu, bo po prostu nie było winyli. Mhm. A WWO jakby... Właśnie nauczeni błędem tego, że nie było tych winyli i dla mnie to jest wiocha grań z kompaktu, no po prostu co karaoke, tu dużo gadać, no, karaoke, gadać, no. Kitu, zawsze. I ten, i wiesz tak o co chodzi. I taka była historia, że po prostu bardzo naciskaliśmy na to, żeby w BMG, bo tam wydaliśmy tą płytę jakby pierwszą, żeby oni zrobili winyle i tam też mieliśmy przejścia, bo oni do końca chcieli, no ale zgodzili się. Właściwie chciałem pozdrowić tutaj, nikt się nie spodziewa, pana Marka Kościkiewicza z Demono. Dokładnie. To on właśnie, to on. A także Perkoza z Stilabu jeszcze. Tak, tak, Perkoza z Stilabu również pozdrawiamy. To właśnie dzięki nim wydaliśmy pierwszą płytę. Wiele osób się może zdziwić w tą WWO, bo po prostu gdyby nie Marek z Demono, to, który był tam wtedy jeszcze jakimś tam szefem odpowiedzialnym za dobór tego, co się wydaje. Repertuaru. Dokładnie. To ja tym bikiem tak się bawię, bo ja lubię tą zabawkę. To po prostu byśmy nie wynegocjowali umowy takiej, jaka nam odpowiadała. Ona poszedł bardzo na rękę właśnie z winylami, z jakimiś pierdołami innymi. No dobrze, ale w sumie też... A Perkoz w ogóle usłyszał gdzieś tam nasze kawałki i to on w ogóle naraił całą akcję jakby z BMG, rozumiem? No, ale potem z BMG rozstaliście się dość brutalnie, jak dali wasz kawałek na składankę jakoś tam. Wiesz, bez brutalnie, waszej zgody. Brutalnie, no, ale nie było to tak brutalne jednak jak... Zrobili to bez waszej zgody, tak? No i po prostu zerwaliście. Złamali oni umowę i tak naprawdę po to, żeby się nie procesować, bo to jest bez sensu. Nikt z nas nie lubi też sądów, prawda, i tak dalej. To nie jakby, żeby tego nie ciągnąć, to po Mówiąc prostu krótko, łatwiej... odbiliśmy, no. Łatwiej było odbić, zmienić nazwę i... Tylko widzisz, to no nie można było zrobić tego oficjalnie tak, że zmieniamy nazwę i koniec. Trzeba było po prostu rozwiązać zespół w witrynach odbicia, powołać nowy z inną nazwą i w innym składzie. I stąd odpowiedź na twoje pytanie. Deszczu Ten oto skromny człowiek, Deszczu Strogi. Jak ludzie to przyjęli w ogóle? Zorientowali się, szybko podłapali to, że to nowa nazwa, że to jest ten sam A ty projekt. Się szybko zorientowałeś? No ja wiesz, znam cię nie od dziś, więc... Śledzisz trochę. Trochę śledzę tam, ale mówię o ludziach, którzy nie mieszkają tutaj na przykład w tej aglomeracji, tylko gdzieś tam, nie? Elegancko, jakby nie było problemów z tym. Jeździliśmy, graliśmy koncerty to jest dla ludzi i się dowiadywali, że to właściwie ci sami goście przyjechali, rozumiesz? I tak wiesz, jakby już wcześniej nazywali tam sobie ludzie skrótem WWO, nas. Wiesz, jakby my cały czas nazywamy tak się było. W wyjątkowych okolicznościach. No tak. Ale wszyscy mówią WWO, także to, co to za różnica, czy w witrynach odbicia, czy w wyjątkowych okolicznościach. Czy w okolicy. Czy na przykład weź wreszcie odbij. Dobrze, to może teraz zobaczymy sobie jakiś teledysk. Teledysk francuski, ja jem proponuję w takim razie. Pasuje. Pasuje? Prost. To zobaczmy sobie na zaraz. Na miłośnicy francuskiego hip-hopu. Zaraz powracamy tutaj z powrotem. Jesteśmy z powrotem w Rapkanciapie, dzisiaj WWO. W wyjątkowych okolicznościach spotykamy się tutaj. Okoliczności są wyjątkowe, bo mamy też tutaj dzisiaj jubilata, no, chyba można powiedzieć śmiało. Dziękuję. Będziesz obchodził, będziesz obchodził po tym programie? No tak, no jak już tak oficjalnie nie wiedziałem, że tak to wyjdzie. Co prawda teraz, kiedy telewidzowie oglądają nas, to już nie ma Soku Urodzin, no ale wtedy, kiedy nagrywamy ma... Nie mówmy może dokładnej daty, wiesz. Tak, tak, nie mówimy. Tak, bo jak też miałem niedawno urodziny, ale też... Nie ten, też nie mówiłem. Marcowy ze mnie chłopak, tam jakiś z paru innych, to, prawda, z branży. Czasami wspólne są imprezki, dobre zresztą bardzo. Yeah. Właśnie jak na przykład dzisiaj świętujesz, to na ogół świętujesz w gronie, że tak powiem, zipów, czy na przykład ze swoją kobietą? Nie, oczywiście ma... jakby to wszystko da się pogodzić. Jest moja kobieta, są zipy, jest bardzo dużo innych ludzi, których serdecznie pozdrawiam, całą ekipę od Jureczka. Chciałbym Krzysztofa K. również pozdrowić, chciałbym pozdrowić wiele, wiele osób, które dzisiaj ujrzę. Na końcu może będziemy pozdrawiali. Ta. Teraz zatrzymaliśmy się na tym, że przy zmianie nazwy i założeniu nowego zespołu doszedł nowy człowiek. Deszczu, może pozwolisz tu do nas, ale czy to właśnie też chyba w tym momencie powstał pomysł założenia swojej opcji wydawniczej, nie? Prosto. Wiesz co, z tym prosto to było tak, że po prostu... Po prostu. Prosto było tak, że po prostu. Siadaj.
jak wydawaliśmy w BMG płytę, to szefowa BMG, Biliana i Józek, serdecznie pozdrawiam Józka, zaproponowali mi, żebym po prostu może spróbował wyprodukować jakąś płytę kogoś innego, bo po prostu oni nie za bardzo wiedzą, kogo można wydać. No i udało mi się, zresztą bardzo się z tego cieszę i w zasadzie jestem jakoś tam dumny, że to bardzo dobra płyta, Waco, świeży materiał. I polecamy wszystkim. Polecam naprawdę, to bardzo dobre bity i to był jakiś tam też przełom, myślę, bo wcześniej Waco w ogóle był zupełnie nieznany i nagle się pojawił jeden z czołowych beatmakerów w tym kraju. No i to już wyszło, tam już było logo Prosto, tylko to Prosto wtedy to było inne Prosto, bo to było Prosto, które podlegało pod BMG, to znaczy podlegało tak, że ja właściwie mówiłem co i jak, ale oni dawali na to pieniądze. Rozumiem. Rozumiesz, a później po prostu jak pokłóciliśmy się, że już tak to nazwijmy i my jak w sensie nie, powstało, że my, żeśmy się pokłócili, tak, nie? Tylko Biliana, tak? Rozumiem. Także wiesz, to po prostu to Prosto już tam nie miało racji bytu, a że jakby ja na siebie tam, to był mój pomysł, jakby moja nazwa i tak dalej, no to po prostu potoczyło się inaczej, niezależnie i w sumie... Poszło swoją drogą. I w sumie dzięki Bogu tak naprawdę. Deszczu, a do ciebie pytanie. W sumie jesteś jakby uczestnikiem dwóch zajebistych zjawisk w hip-hopie, nie? Może już nie jesteś tak do końca przez wszystkich kojarzony z warszawskim deszczem, no ale Deszczu Strugi i warszawski deszcz, teraz WWO, czyli przez cały czas coś się zmienia u ciebie. Jakbyś miał porównać na przykład te okresy czasu? Wiesz, no tamten okres to jak gdyby początkowy, był to początkowy okres mojej działalności takiej. Jeszcze tak był naprawdę warszawski deszcz, warszawski deszcz jakoś mnie wypromował w pewnym sensie. Tak więc no to były inne historie trochę, no ale Bogu dzięki właśnie. Znalazłem się, jestem związany teraz z jednym zespołem oczywiście ściśle, ale udało mi się właśnie współpracować też z inną ekipą, też ważną bardzo na polskim rynku popowym. No właśnie, a powiedz, czy chciałbyś jeszcze z kimś współpracować tak na, czy to już teraz właściwie to, że tutaj jesteś z WWO, czy to w pełni cię pochłania i w pełni ci wystarcza, czy chciałbyś na przykład? Tak, w pełni mi to pochłania, w pełni mi to wystarcza. A co z mixtape'ami, jakimiś graniem imprez? Znaczy wiesz, imprezy jak są terminy i da się zagrać, to oczywiście zawsze jestem skłonny zagrać i bardzo chętnie to zrobię. Ale teraz jesteś bardziej kojarzony jako DJ, nie ten, co gra po klubach, tylko no jako tak, ten, co tak, gra z WWO na koncertach. To jest chyba jakieś naturalne zjawisko, wiesz, to nie da się jakby pogodzić. Fajne jest to, że ja wiem, że też ludzie widzą to, że jesteś traktowany jako pełnoprawny 1/3 zespołu WWO, a nie jako jakiś no, DJ, który rozpowiedzi ten. Też my byśmy chcieli tego, żeby właśnie nie było tak, czasami w zespołach jest tak, że DJ jest troszeczkę z boku, na marginesie. Bardzo byśmy chcieli, żeby wszyscy właśnie traktowali Deszcza jako WWO po prostu. No, jakby nie ma WWO bez tak niego. Jest. Tak samo jak nas. Wiesz. Jędka, to może pogadamy o sportach zimowych. Sezon zimowy jeszcze ten, powiedz, ty wiem, że odkryłeś jakieś nowe miejsce, bo my tu tak w Szyrku albo w Zakopanem, no a tu kolega... Zabieracie na starych miejscówach, a jest fajna miejscóweczka, o której nie wiecie, Sokołowsko się nazywa, niedaleko Wrocławia, za Wałbrzychem, 15 kilometrów. Cała ekipa tam najlepsza w tym momencie dusi na snowparku. No powiedz, ten snowpark jest już tak, wiesz, bo wiesz, te snowparki czasami są... Który jest w budowie, trzeba sobie powiedzieć, że nie jest skończony, ale jeżeli ktoś posiada umiejętności, żeby sobie coś potrenować na snowboardzie, to jest to idealne miejsce, nie wiem, czy nie najlepsze w Polsce, można to chyba powiedzieć, spokojnie. Są dwa stoki, na którym masz, na jednym masz figury wszystkie ustawione, na drugim masz freeriding. Będzie skończony w tym tygodniu pipe i będą zawody w sobotę w ogóle na Sokołowsku. Robi tam to ekipa znajomych T7, pozdrawiam serdecznie. Pozdrówki na niedźwiedzia. Powiedz, uczysz trochę w zip składzie innych jeździć, bo wiem, że ty jesteś drugi to nie, jednak... Nikogo nie uczę, wszyscy się uczą sami, kurde, ja się też sam uczyłem, wiesz. Nie lepiej czasami nauczyć się od kolegi czegoś? Na bałówce. Słuchaj, no Jędzker lepiej jeździ dłużej ode mnie. I odjeżdża, ja tu chciałem biegi tutaj publicznie. Dokładnie. Chciałem tu wtrącić, że Soku nie jest lepiego ani żaden z zipów, wszyscy sobie radzą. Ale ja chciałem przypomnieć, że już kilka lat temu spotkałem Jędzkera na Gubałówce. Mogło tak być. Na górze żeśmy się spotkali, usiedliśmy na chwilę w takiej antarce, aby... Tak, aby sobie pogadać na chwilę. Dobrze się nastroić na zjazd i pojechaliśmy. Pamiętam, że
żeśmy jechali nawet. Żeśmy jechali razem i tam jakieś 3-6 w pipe na jedną i drugą stronę. Pamiętam, mogło jechałem tak wtedy być. Krzesełkowym, piłem wódkę z Filipem i widzieliśmy właśnie. To mogło być, ale to było Desu, na Desu, byśmy nie byli wtedy na nartach? No właśnie, Adesu, bo ty też jesteś. Deszczu kiedyś, przy mnie rozwarcił deskę. Ho! To ty robisz te rail, na railach też, tak? Katujesz trochę, czy nie? Nie, to nie było na railach. Deszczu jest starym skejtowcem, oldschoolowcem. Starym skejtowcem, mam deskorolkę przyrośniętą do stóp. A zrobiłbyś jeszcze kickflipa tak z marszu? No, już dzisiaj robiłem i przypłaciłem to niestety obiciem. Tak, to trzeba uważać, jak człowiek nierozciągnięty. Jedi, a ty byś zrobił? Jestem tak trika, tak z nagle teraz jakiegoś na deskorolce? A ty powiedz, tak. Ja może tiktaka bym zrobił, wiesz, ale nie wiem. Tiktaka mówisz, byś zarządził, stary. Tiktaka. Ja może spróbuję. Ale to może później, teraz już zróbmy przerwę na teledysk później, właśnie. Później, wszystko, ale później. Zrobimy rozgrzewkę. Jutro. Teraz rozmawialiśmy o płycie Waca, więc właśnie z tej płyty teledysk z Wilkiem, z Dozem, z Morwła. Morwła. Właściwy wybór. Nic dodać, nic ująć. Pasuje. A teraz specjalna atrakcja, kawałek, którego nie usłyszycie na płycie na razie. Z nadchodzącej płyty WWO ZIP, coś, czego jeszcze nie usłyszeli. O tym wszystkim, co jest dookoła. To jest chore. To jest chore. Pozdrawiam serdecznie Włodego i jego protest. Adoptowane dzieci przez pedałów, gloryfikacja wynadużeń, ciągle mało, to nietolerancja już, zbuchnij kurz. Z drugiej strony ksenofobia, kierowanie się skóry kolorem w każdą stronę jest chore. Branie tylko po to, żeby brać, ćpanie tylko po to, żeby ćpać. Traktowanie kobiet tak jak szmaty, traktowanie jak kobiety szmat. Ludzi pracujących jak automat ilu, szary szereg takich samych robotników. Robotyzacja życia, szamać, kimać, tyrać. Również taki sen o tym, że już nie będziemy chodzić do roboty, bo zrobią za nas to maszyny i roboty. Też jest chory, pomiędzy religiami wojny. Nie zabijaj, zabij, bądź gig, bądź spokojny. Czy to też część religii? Dalej, niszczenie nadwyżek jedzenia, kiedy inni umierają z głodu, wielkie cła. Podatki od dochodów po to, by utrzymać armię pierdolonych urzędników zła. Niszczenie ziemi, odcinanie od korzeni. Coraz mniej zieleni, ludzie popierdoleni. Podłączenie do cyberprzestrzeni. Pedofilia, rozwalanie mózgów małych dzieci. Aż do śmierci za mało czasu, by wymienić wszystkie zarażone rzeczy. Niektórych kwestii już się nie uleczy. Przykazania już najmłodsi nie traktują ich poważnie. Wysadźmy się w powietrze dziś w centrum o 16. Razem raźniej, życie depcze wyobraźnie. To jest chore. Życie, życie, życie. To jest chore. To jest życie, życie, życie. To jest chore. Życie, życie, życie. To jest chore. Życie. Piąta rano, zima, posypany piachem śnieg. Na przystanku tramwajowym kima bezdomny z gret. Kobiety dwie podróżują do roboty. Inna miasta część, betonowe schody, piąte piętro. Chłopak piąty raz puszcza w kibel swoje piekło, obiecując sobie, że już nie pierdolnie ściechy. Matka pyta przestworza, za jakie grzechy. Już nie ten typ, inne miejsce, plac. Głęboki tłum, chłopak się przymierza do Kiermany. Po to jechał na papieża i pierdoli to. Nie żal mu tej emerytki. Koks, wódka, dziwki i inne rozrywki. Ja nie oceniam, jestem tylko narratorem i opowiadam o tym, co jest bez wątpienia chore. Jednak ja jak inni obojętny dziś wyraźnie zrozum. Życie depcze wyobraźnie, to jest chore. Życie, 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 to jest chore. Życie, życie, i widać to wyraźnie, to jest chore. Życie, 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 to jest chore. Życie depcze wyobraźnie, to jest chore. To jest chore. To jest chore. To jest chore. Kolejna wiejska sztuka, szczęścia w mieście szuka. Ładna była, ale wpadła w sidła miasta. Przełom nastał i rozdział w życiu nowy. Gardłem doi fiuty zamiast doić ręką krowy. Śpi pół dnia, potem ogląda reality. I bardziej rzeczywiste niż jej życie to, co widzi w telewizji. Przekonują nas, że to jest norma. Co jest normą? Wzrostu hormon, okradanie społeczeństwa przez władzę pozorną. Porno, policji kordon, czy ten typ leżący na ulicy z rozjebaną mordą. Wielu powie, że ten tekst jest chory. To pozory, to co mówię jest wszystko. Wszyscy wiedzą o tym, więc są normalne. Jak śmierć, urodziny i czerwone stringi maturalne sztuk. Jak to, że jest Bóg, który wie, po co to wszystko jest dokładnie. Władza na górze, śmieci na dnie. Wierzysz? 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 Bo życie depcze wyobraźnie, to jest chore. Życie, życie, życie. To jest chore. Życie, życie. To jest chore. I widać to wyraźnie. To jest chore. Życie depcze wyobraźnie, to jest chore.
to jest chore. Da. Elo, Hip Squad. Deszczu Strugi. Cały czas. Jentker Jaźwa. Soku. Elo. Elo. Powiedzcie, jak tam wam się wydaje, jak to jest sytuacją na przykład z polskimi firmami odzieżowymi? Starają się bardziej pozyskać... jest pytanie tutaj do kolegi, nie do mnie, wiesz, gdyż ja nie jestem... Ale też byłeś kojarzony ze Stormem na przykład. No kojarzony, w sensie, że wiesz, że miałem parę ciuków Storma i mam cały czas i sobie, wiesz, noszę, bo mi się po prostu podobały i tak. Ale twórca tej firmy to jest twój koleżka deskorolkowiec, znaczy się z deskorolki. Również byliśmy teraz na wyjeździe razem, pozdrawiam serdecznie. No i ora. Całą ekipkę jego tam, wiesz. Ale pewnie też znaleźliby się tacy, którzy jak pomyśleliby z etipetą, bo mówili Metoda na przykład. No widzisz, no to wiesz, już... no tak jest, że jakoś tam kojarzą, wiesz, niby zespoły z firmami, w których one chodzą. I jakby, wiesz co, no my jakoś tam mieliśmy, przez jakiś czas chodziliśmy po prostu ubrani w Storma, tam Zipera, w Metodę, ale to jakby to nie ma tak naprawdę znaczenia, no. Jakby, jak zaczynaliśmy, to tak naprawdę, wiesz, my nie byliśmy, kurwa, z bogatych domów. Jeśli nam jakaś firma proponowała to, że nam będzie kopsać ubrania, to żeśmy w nich śmigali, no. A później to się zmieniło trochę tak, że już naprawdę tych firm było sporo, one tam już na innych układach chciały wchodzić. My byliśmy jakby ze Stormem do końca, dopóki sami nie zaczęliśmy jakby szyć, kurde, ja wiesz, rzeczy prosto i po prostu teraz jakby tak coś takiego nie ma racji bytu, no bo to jest bez sensu, nie? Dla mnie. Wiadomo, że mam rzeczy Focusa, Storma, nie, domu i chodzę, bo to są fajne rzeczy, nie? Jakby, ale nie chcę już się z nikim dogadywać na jakieś tam układy, no bo to nie ma sensu w tym momencie po prostu, wiesz. Zresztą sam wiesz, a ty co masz na sobie, panie kolego? No to mówisz Feniksik, ale też właśnie... Myślę, że... Właśnie, poczekaj, zaraz, kontynuując ten temat, właśnie, ja bym chciał zapytać dowcip. o firmę Krop, prawda? Tak. No są firmy, tak, no bo są firmy też takie, które mają, wiesz, jako twórcy takie na przykład Maje albo na przykład CUB. To jest ciekawy temat. I są tacy, wiesz, twórcy jakby tych marek, firm, którzy po prostu widzą, że to na tym można zarobić, nie? No więc właśnie, jakby tu moje podejście do tego zawsze było takie, że nigdy nie dogadywaliśmy się z firmami, które są z zewnątrz, czyli są zrobione przez ludzi, którzy na przykład szyli do tej pory piramidy na stadion albo lenary jakieś, rozumiesz, i nagle zobaczyli, o, jest hajs w hip-hopie, wchodzimy i robimy hip-hopowe ubrania. To nie było to. Dlatego my zawsze byliśmy od tego z daleka, mamy też od zawsze jakby... Od bardzo dawna pamiętacie, że mamy swoje zawsze kolekcje, jakieś limitowane, tylko zip składowe, prawda, i tak dalej. I to zawsze jest obecne. No też takie mam. No, ja wiem, proszę pana. Może tak być. W każdym razie, no jeśli chodzi o te firmy, to nie tylko jest z firmami, że tak powiem, wiesz, odzieżowymi. To jest jedna rzecz. To są tych dorobkiewiczy, którzy próbują się dorobić na hip-hopie, jest dużo we wszystkich dziedzinach. Trzeba być czujnym na to. Jeśli masz do wyboru, jeśli ja miałem tak samo, jak było z Mają na przykład i ze Stormem, przepraszam, że mogłem dać jemu zarobić po prostu na tym, że ludzie, dzieciaki będą kupować te koszulki czy bluzy, bo ja w tym chodzę i im się to podoba, to wolałem dać zarobić jemu, bo wiedziałem, że on jest korzennie od początku w tym, a nie jakiejś firmie z Parzęczewa Dolnego, gdzie wiem, że szyli jeszcze niedawno, proszę ja ciebie, podróby Adidasa, nie? Właśnie, bo wiadomo, że są wśród takich ludzi też tacy ludzie, którzy organizują koncerty. Słyszałem, że mieliście ofertę od kogoś, żeby grać koncertów ileś tam. No tak, to była oferta, żadna tajemnica, tak naprawdę, wiesz, to dla konkretna nas bardzo, oferta, bardzo konkretny hajs, bo, bo no, ja wiem, oscylowała w granicach, proszę ja ciebie, dużej koncertów to jest, nie? W sumie. Także wiesz, 30 koncertów i to był dla nas bardzo poważne pieniądze. To są pieniądze, których nie zarabiamy na co dzień, kurwa, jakby, nie? No wiadomo. Ale zdecydowaliśmy się po prostu na odrzucenie tej oferty, bo zagraliśmy jeden na próbę. Testowanie, jak gdyby. Koncert. I co? To w nurze. Panie kolego, jak tam było? Pod nurem było bardzo hardkorowo, wiesz, było 1000, może 500 osób na hali, kurczę, gdzie nie wpuszczali z butelkami, wiesz, bo widocznie tam coś musiało wcześniej się stać. Tam było, wiesz, jak? Było tak, jak wiesz, jak w Słomczymie, w same, kurwa, polonezy i maluchy dookoła, wiesz. A ludzie przyszli na koncert. No ludzie co? Mokasy z magiczną szyszką. Nie, wychodzimy koszula. Zapowiadani, teraz gwiazda z Warszawy, WWO, nie? A tu cała hala. Wiesz, taki ciężki gwizd, nie? My wyskakujemy w szoku, a tu kurwa 70 osób przyszło na nasz koncert, a reszta w ogóle pierdoli i tańczy, kurwa, jak na weselu, człowieku z wąsami. Jakie obertasy i to gdzieś. Było dokładnie tak, że wiesz, 100 osób przyszło na WWO z 1500, reszta to połowa miała gwizdki, połowa koszule jak na weselu, kurwa, i partnerki. Człowieku, to była komedia. A z tych 100... 50 to przyszło nie na WWO, tylko na Damy Radę, rozumiesz? Bo jeden kawałek słyszeli. I to jest żenada. Wiadomo, są zespoły, które grają takie koncerty, ale właśnie słyszałem, że
Właśnie wyście nie zrezygnowali z tej oferty. Ja podchodzę do tego tak, znaczy ja, no my podchodzimy do tego tak, że generalnie po prostu każdy z nas ma swój rozum, jak komuś coś nie pasuje, to po prostu odrzuca to, no a to ewidentnie nam nie pasuje, bo nie będziemy grać do kotleta, nie będziemy grać, no, proszę, ja ciebie... Tak. Po prostu rozumiem. Tak. A może jeszcze jeden temat taki. Disco polo i hip-hop polo. No, no właśnie, interesuje. Miałeś kiedyś na celowniku, wiadomo, o swoich wypowiedzi w moim programie Gorzkiego, nie? Oberwało mu się. A teraz właśnie już zahaczyłeś, uśmiechając się, o hip-hop polo. Czy masz kogoś, kto bardzo na przykład ci, jakoś ci się, wiesz, jego twórczość i postawa na scenie nie podoba? Ja ci powiem tak. Ja niestety czasami robię sobie wrogów, bo... Zresztą nie tylko ja, Jentker, tak samo i inni, bo mówimy, co myślimy, po prostu. Jest niewiele osób, tak naprawdę, oni będą pierdolić za plecami i będą ci gadać, no hip-hop-polo, pierdolę tego, tamtego, a oni nie umieją tego powiedzieć prosto do kamery, rozumiesz, tutaj, przy wszystkich. Ja mówię na przykład, ja pierdolę hip-hop-polo i mówię otwarcie, nie podoba mi się, kurwa, to, co robi Mezo, nie podoba mi się, kurwa, dziewczyno jak wino, nie podoba mi się to, bo to jest po prostu, kurwa, to wiocha. To jest puste, człowieku. Człowieku, to jak może być tekst, kurwa, dziewczyno jak wino, no człowieku, no przecież to jest, kurwa, żart jakiś, dowcip. I słuchaj, ale ja znam... Musisz też to zaakceptować, że są ludzie, którzy różną chcą muzykę, dobra, nie? Słuchaj, może to jest na przykład... To akceptujmy też disco polo w tym momencie, bo to się niczym nie różni. To jest tylko w rytmie hip-hopowym ten sam tekst, dokładnie. To jest disco polo. Umówmy się, no. Po prostu ja mam odwagę to powiedzieć, rozumiesz? A połowa Gamoni mówi to do mnie, poza jak kamery są wyłączone, rozumiesz? I nie umieją tego powiedzieć tutaj. No już ostatnio był tutaj inny zespół, zresztą z tej samej wytwórni 1-8L, którzy też mają coś do Meza. Ty, ale oni to akurat są najmniej hip-hopolowi ze wszystkich, kurde. Ci 1-8L, tak, oni to... Ja się nie znam na śpiewaniach, ale ten gościu chyba ktoś umie śpiewać, no. No słyszałem, że resztę kawałków mają tam też taką normalną. Nie... To o nich nie będę rozmawiał, bo jakby nie dokładnie, znam twórczości ja do końca. Nie wypowiadam się, ale bez przesady. Nie? Mega hit, można udało ich, się że chłopakom. Są w jednej wytwórni, nie można ich podporządkowywać, wiesz, od razu też, w sztampę. Też wiesz, trzeba odróżnić to, czy my na przykład mówimy, jedziemy komuś i autentycznie się z czymś nie zgadzamy, czy się po prostu śmiejemy. To ja się śmieję z Jentkera, proszę, no, z czegoś tam, że Elvis on ze mnie z czegoś tam, panie kolego, tutaj siedzi Wiedźmin. Rozumiesz, to są polewki. Tak samo się śmialiśmy z 1-8L, na przykład, że tam z sytuacji, wiesz, serce glęga, wiesz, no rozumiesz. Ale to jest polewka, człowieku, to ja nic do nich nie mam, chłopaki, chodźcie się napić wódki, kurczę, no, wiesz, jakby, nie ma problemu. Natomiast są rzeczy, które nas po prostu wkurwiają i tam mamy coś po prostu do tych ludzi, nie? I to, tego nie można tolerować, bo to się szerzy jak zaraza, rozumiesz? Po prostu, to jest taka A czy to nie jest takie z drugiej strony przyzwolenie na jakiś inny hip-hop, bo jesteś przedstawicielem tej ciemnej strony. Jak Kamer nagrał płytę w Stanach, to mam nagrane Yo Rapsy i tam różne programy, w których kopali nadmuchiwany młotek, kurwa, wiesz, i po prostu jechali z nim, albo z Vanilla Ice'em. Nie ma takiej opcji, no po prostu to trzeba, jeśli my tego nie zrobimy, to dzieciaki w ogóle już będą mieli wodę z mózgu, bo nie dość, że Brawo i wszystkie te kolorowe magazyny w ogóle jakby przeinaczają obraz hip-hopu, no, tylko my możemy tak naprawdę powiedzieć, no nie mówię, że konkretnie WWO, ale my, Molesta, nie wiem, Peja, takie osoby, które są w tym od dawna, ale mogą sądzisz, mówić Sokół, po prostu. Ale nie tak sądzisz, naprawdę, że to trzeba to, się pogodzić z tym, że wiesz, niektórym ludziom się podoba to, innym się nie podoba to. Pamiętaj, że ty jesteś przedstawicielem najbardziej skrajnego, wiesz, znaczy punktu myślenia chyba WWO na tej sprawie, no bo Zipera wyluzowała teledysk, zrobili taki, wiesz, luźny Fusznik, też już jakby nagrywa ten swój ostatni kawałek. I szczerze inny, mówiąc, nie? Panie kolego, jakby nie, jakby... Ja mówiłem Furze, bardzo ładny kawałek, wpada w ucho, ale to w ogóle nie w moim stylu. Ale nie czuję, że Fusznik właśnie jest tym, który najbardziej eksperymentuje. Ale oczywiście, i wiesz, i to jest jakieś... I pójście w kierunku, bo niektórym się na przykład też podobał bardzo Fusznik, wiesz, jak był styl jego agresja, nie, czy coś takiego. No. On poszedł taki, wiesz, ale to niezrozumiały. Ale to z Fu musisz gadać, jakby. No tak. Ja nie będę oczerniał nikogo z mojej ekipy, jakby nie będę nie, tutaj... Nie, no ja nie, tutaj nikogo nie oczerniam mówił, też. Serdecznie pozdrawiam Fu, zajebiste kawałki nagrywa, wiesz, jedne mi się podobają bardziej, drugie mniej. Polecam kawałek Raga z jego nowej płyty, zajebisty, no, z Mercedesem wiesz, i tak dalej. Ma zajebisty talent refrenów, jest jednym z genialnych, wiesz, refrenistów w Polsce. To jest prawda. Takich po prostu refrenów. Najbardziej melodyjny rap chyba w Polsce, także wiesz. Natomiast tu chodzi o coś zupełnie innego, o odwagę wypowiadania swoich myśli po prostu, mi się wydaje, wiesz, że nie wszyscy mają po prostu odwagę to powiedzieć. No dobra, to może teraz podsumujemy sobie to, oglądając jakiś teledysk. Tak, zobaczmy. Tylko dobry. Nie, no zobaczymy wasz teledysk teraz. Tak, ale z płyty też Waca, uważam, że to bardzo fajny jest kawałek.
Czyli tak to wygląda. No właśnie, ja pamiętam te autobusy obklejone. Tak to wygląda, tak to wygląda. Niewielu pamięta chyba takie rzeczy. Wiesz, mamy swoje lata, panowie, prawda? Poza tym wiesz, widzę, że ci został sentyment, to tramwajową listę prowadzić. Tak. To najlepsza scenografia, żywa scenografia, scenografia zostana. Karusy jeżdżą nadal w Warszawie, pewnie może w innych miastach nie wiedzą. Może byś jeszcze znalazł. Właściwie, bo są przegubowce cały czas, jechałem za nią nocnym. Panie, no już nie mów, że w Warszawie same neoplany jeżdżą. Ja mówię o smerfach. Nie, właśnie nie ma. Dobra, czyli co? Tak to wygląda.